Cześć! W tej nowej oraz świeżutkiej zupełnie serii pokażę, jak przenieść siebie do gry komputerowej. Na samym początku musicie się sfilmować. Najlepiej jak ktoś to robi, a nie wy sami. Możecie użyć do tego aparatu, ewentualnie telefonu komórkowego. Zaczynacie od nosa i lecicie tak dookoła, aż dolecicie do uszu, ponieważ potrzebujemy tylko twarzy, a nie głowy, a tym bardziej nie całego ciała. Teraz w programie Reality Capture możecie przenieść ten film, który właśnie zarejestrowaliśmy, jako sekwencję wideo. Ponieważ ten film miał 50 klatek na sekundę, no to ustawiam, żeby co drugą klatkę brał jako zdjęcie, z którego wyliczy skan. Oczywiście większość procesów jest przyspieszonych, bo byśmy tutaj nie dali rady. Ja bym nie dał rady gadać, a wy nie dalibyście rady słuchać, prawdopodobnie. Okej, teraz przejdźmy do dopasowywania fotografii. Dzięki temu uzyskamy kilka tylko punktów, które pokażą, jak wyglądam ja oraz gdzie prawdopodobnie znajdował się aparat podczas robienia tych pojedynczych klatek. Możemy oczywiście zobaczyć każdą klatkę, jeżeli ktoś chce, ale nie bez powodu zamazałem filmik i nie pokazuję wszystkich klatek, no bo wiadomo, wy byście sobie zrobili skana ze mną i później zrobilibyście, że na przykład mówię, że przyjdę i coś złego zrobię, a wcale tego nie chcę. Przeważnie. Okej, zmniejszmy kamery, bo tego nie potrzebujemy. Musimy ustawić, co dokładnie chcemy zeskanować. Ponieważ za mną też była ściana i być może program pomyślał, że ściana też jest spoko, ale w grze no raczej nie potrzebuję. Potrzebuję tutaj mojego ciała, a dokładnie mojej twarzy. Nawet tutaj jest po piersie, więc ograniczmy się tylko do twarzy. Ograniczmy tego boksa, który określa, co zostanie przeliczone dokładnie, bo tu są zaledwie parę punktów, a chcemy parę milionów. Więc ustawiamy się odpowiednio. Ustawiamy boksa tak, żeby wyszła dokładnie twarz. I tylko z przodu, bo z tyłu, jak wiadomo, to jest nie twarz. Okej. Dobra. Ściśniamy to tak bardzo, jak trzeba, ponieważ zostanie przeliczone tylko to, co dokładnie znajdzie się w tym obramowaniu. Jeżeli jesteśmy gotowi, możemy teraz przeliczyć model. Czyli wybieramy workflow oraz wybieramy pozycję, która służy do kalkulacji mesza. Oczywiście ten proces trwa parę minut, około 5 na moim komputerze, no ale po uzyskaniu tego mamy obiekt. Problem jest taki, że jest zamknięty z każdej strony, tak jak sześcian. Bez jednej ściany sześcian to nie jest sześcian, no to tutaj też stwierdził, że z tyłu nas zamknie. Dlatego wybiorę lasso i usunę to, czego nie potrzebujemy. Zacznę koło ucha. Dokładność nie musi być jakaś niesamowita, ale fajnie jak robimy wszystko dokładnie. Tutaj zaznaczam mniej więcej zewnętrzną część ucha oraz zaznaczam elementy, które są niepotrzebne, czyli z tyłu te jakieś poligony. Z kontrolem mogę zaznaczyć więcej elementów, czyli zaznaczam drugie ucho, no bo czemu nie? Czasem może się zdarzyć, że jeżeli się ruszacie i robiliście skan przy pomocy telefonu, no to wyjdą wam troje uszu, czyli trochę więcej niż para, czyli jak nie patrzeć, trochę więcej niż być powinno. No tutaj jakoś dajemy radę. Teraz poprzez filter selection wyrzucę te elementy, które zaznaczyłem. I tak zrobię z dalszym etapem, aczkolwiek go przyspieszę. Czyli usunę niektóre elementy z tyłu, usunę włosy z głowy, ponieważ włosy nie są potrzebne, włosy zostaną dodane w programie innym. Okej, usuwam jakieś rzeczy, które mi nie odpowiadają. Tutaj coś zostało. No i najważniejsze, jak przytnę szyję, czyli gdzieś w połowie szyi zrobię cięcie. Tak jakbyśmy cięli, no tak w połowie szyi, okej. No i tutaj jeszcze mam problem z zarostem, bo no jakoś tak nie chciałem się ogolić, bo różnie wyglądam. Więc możemy zaznaczyć trochę to, co odstaje i spróbować to usunąć. Nie zawsze to działa, ale można spróbować. Okej, jeżeli już mamy gotowy model, czyli usunęliśmy to, co jest niepotrzebne, możemy go zoptymalizować, ponieważ ma dużo punktów, a tyle punktów nie potrzebujemy. Potrzebujemy ogólnego kształtu naszej głowy, więc ograniczę punkty do 100 tysięcy, to i tak jest dużo, jak nie patrzeć. Okej, no jak widzicie, jestem trochę chropowaty, więc możemy się wygładzić. Oczywiście, no nie działa to może i rewelacyjnie, ale możecie zobaczyć, wygładzam teraz twarz. No, zwłaszcza na czole jest, powinien być dosyć gładki, a jestem chropowaty. No niestety tam, gdzie broda, no to wyszło jak wyszło.
lepiej na to nie zwracać uwagi, zasłoni się to inną brodą już w programie. Okej. Jeżeli mamy już to gotowe, na samym końcu możemy stworzyć teksturę, żeby zobaczyć, czy dobrze wycięliśmy, czy ładnie wygląda i tego typu rzeczy. Tekstura oczywiście wygląda nieco ładniej niż ten model, mimo że ten model dalej pod tą teksturą jest chropowaty lub wygładzony. A od wewnątrz jest taka fajny taki efekt. Złudzenie optyczne. Okej. Na samym końcu przechodzimy do zapisania obiektu modelu jako plik OBJ. Dlaczego OBJ? Bo to jest prosty plik, który można w notatniku otworzyć, tam są tylko położenie wierzchołków wypisane i jest dosyć prosty, dlatego każdy program go otworzy. Także Unreal Engine, do którego zaraz przejdziemy. Zobaczymy, czy wychodzi z teksturą. Jeżeli tak, no to dajemy OK i jest zapisany. Tutaj nie musiałem niczego przyspieszać, bo było to dosyć szybkie. Na samym końcu możemy zapisać plik zeskanowany, ale nie musimy. Zapisujemy jak chcemy i zaraz przejdziemy do silnika. Nazwę go tak. I tyle na dziś. Na końcu mamy tyle plików, co widać tutaj dokładnie. Zapraszam do subskrypcji i następnego filmiku. Dajcie też łapkę do góry, co będzie mnie bardzo cieszyć.